Dzień 26 maja to doskonała okazja, aby podziękować mamom. Za co? Za bezinteresowną miłość i po prostu za to, że są. Z okazji Dnia Matki bukiet kwiatów powędrował do pani Teresy. Dzień dobry. Czy to mieszkanie numer 2? Tak. Witam serdecznie panią. Jesteśmy z portalu i z gazety Twoje Miasto i w imieniu pani córki chcielibyśmy na pani ręce złożyć kwiaty z okazji Dnia Matki, który przypada jutro. Proszę serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę powiedzieć, jak się pani czuje? Jestem bardzo wzruszona. A proszę powiedzieć, jaka jest pani córka? Wspaniała. Jak, czy... Wystarczy jedno słowo. A czy jeszcze jakieś piękne wspomnienia związane z Dniem Matki pani posiada? Tak, swoją matkę. Proszę opowiedzieć nam coś więcej. Wtedy była wspaniałą kobietą, wspaniałą przyjaciółką. To jest najważniejsze. I taką przyjaciółką jest też pani córka? Tak, oczywiście. Cieszymy się bardzo, życzymy dużo zdrówka. Miłość matki do dziecka jest bezwarunkowa, a każda mama, niezależnie od tego, czy blondynka, brunetka, czy ruda, jest wyjątkowa. O to, za co kochamy mamy oraz czego możemy im życzyć z okazji ich święta, zapytaliśmy mieszkańców. Słuchajcie, powiedzcie, za co kochamy nasze mamy? Za to, że mnie wychowała. Moją. Za to, że mnie urodziła. Za to, kim jest. Za to, kim jest. Za uśmiech, za miłość. A za wszystko, za to, że nas wychowały. Tak, przede wszystkim za to, że są z nami w ciężkich chwilach. A jaka jest pani mama? Tak jak tu właśnie jest. Miła, uśmiechnięta. A tak zbliżenie na mamę? Jest uroczą kobietą. Kochana, dobra. Z mamą to bym mogła konie kraść. Tak jest twoją przyjaciółką? Tak. I rozmawiacie o wszystkim? Tak, wszystko mogę powiedzieć swojej mamie. Kochająca, miła, uprzejma. Nadopiekuńcza, mogę nawet tak powiedzieć. Nadopiekuńcza na pewno, ale to jak najbardziej na pozytywnie. A czy prezent dla swojej mamy już pani ma? Jeszcze nie, ale jutro rano się wybiorę po niego. A słuchajcie, jaki macie pomysł na uczczenie Dnia Matki? Już przygotowaliście coś, czy jeszcze nie? No nie, ja jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze... Do jutra mamy czas. Ja z mamą idę na przykład na działkę. Mamo, nie oglądaj tego. Chcę jej oczywiście pomóc na działce, popielić, bo wiem, że lubi to robić, a ja jej rzadko pomagam, no to chociaż ten jeden dzień mogę jej pomóc. Jutro dzień mamy. Proszę powiedzieć, czego możemy mamą życzyć tego dnia? No, najlepiej spokoju i trochę odpoczynku, żeby mogły odpocząć od dzieci. Ale u mnie akurat w przypadku tym, mój synek się rodził 26, także się czujemy razem. Kocham ją, niezależnie od tego, jaka jest.